Cześć, siema, witam was w kolejnym filmie. Ostatnio tak mało filmów i tak będzie przez jakiś dłuższy czas. No bo sami widzicie, robimy remont do mieszkania. Agata przyjechała ze mną. Pokażę wam, jak to tu wygląda. Leciłem po schodach, trochę się zmęczyłem. Tutaj mamy mieszkanie na trzecim piętrze. Tu jest salon. Tu jadalnia będzie. Tu jest kuchnia. Wszystko do rozwalenia. Tu jest przedpokój. Tu jest kibel. Tutaj mamy sypialnię. W sypialni szafa zostaje, łóżko pójdzie do innego pokoju. Tu przywieziemy swoje łóżko. Moi. Dobra, nasze, sorry. Tam widzicie widok na drugi blok, na inny blok, a tam na prosto plac drzewa z kopalni. Także też obserwuję, co tam się dzieje, jak tam sobie jeżdżą. Dzisiaj tu wyrwałem paneli trochę, ale ta szafa i łóżko mnie blokuje. Przechodzimy tutaj do drugiego pokoju. Tu będzie pokój komputerowy, stąd będą się odbywały streamy. Tu będzie cała dokumentacja. Tu będzie dokumentacja rolniczo. Wszystkie te... I już ogólna dokumentacja. Ogólna dokumentacja będzie. No i tu będę montował filmy, tak i tam. Tu jest jeszcze jeden pokój. Pokój, to będzie to łóżko, taki nie wiem, gościnny. To jeszcze jest jedna szafa, to był straszny syf w tej szafie. Po prostu powiem szczerze, kwintesencja, no nie wiem czego nawet. To jakoś buła. A tu, patrz, tak, jako tam jest buła. A wiesz, jako tam jest buła z tej strony? Kurwa, nie wiem. No, tu były cztery warstwy tapet, to była jedna warstwa tapet, tu się fajnie zrywało. A na tym, to jeszcze była jakoś farba tak ozmywalna, nie szło tego ani namoczyć, ani nic. Tragedia po prostu. No. Ale Agata zrobiła, teraz czekamy, czekamy właśnie, musimy kupić gips, dzisiaj my byli po panele, Domin nam pomoże tutaj gładzie robić. Wystawiłeś panele na Facebooka, że od nas za darmo i nawet jestem w szoku, że tyle osób pisało, bo ze 20 osób, jutro ktoś moich niby też wziąć. No i tapczan stary, co ja go chciałem już wywalać przez balkon, to też dołek, że za darmo. No i też ktoś go weźmie, nie? Także aż jestem w szoku, że ludzie takie graty biorą. Pokażę wam jeszcze tutaj widok z balkonu. Widok z balkonu jest ok. Tutaj jest taki parking za szlabanem. Tam sobie trzeba wykupić miejsce, 15 zł na miesiąc. Bo jak przyjeżdżą tutaj po nocce, to nie ma kaj auta zaparkować, bo te ryle, ryle wszędzie są autami. Wszystkie miejsca pod blokiem są zajęte przez ryle, przez ryli. No taki ryl, to jakby umiał, to i by na cechownia wjechał tym autem. Strasznie problem tu jest, no ale to tylko na rano. Później przyjedziesz po południu, to jest wszędzie, staniesz byle kaj. No i mogę jeszcze iść na spacer, po osiedlu się przejść, zrobić taki patrol. Agata, idziesz na patrol osiedla? Psi patrol? Psi patrol, tu wiesz, sen. Nie, na widok z balkonu jest ok. I takie odczucia, jak tu spałeś pora razy, myślałem, że będzie gorzej, ale jest duże jest to mieszkanie, to jest M5 i nie przytłaczą mnie to. Druga rzecz, że wychodzę na balkon, widzę tam w chuj daleko, tam widzę aż na Jasmos, tam widzę na góry nawet widzę. No tylko, że... No i tam był ten film ostatnio, że likwidacja gospodarstwa, dużo ludzi wzięło to na poważnie, na przykład od Agaty brat ze 3 razy się pytał, czemu że zlikwidował gospodarstwo. Nie wierzył mi, że Marcin żartował. Nie wierzył mi. Powiedział mi, że ja kłamię. Że on widział u Marcina na filmie, że on likwiduje gospodarstwo. Czemu? Na gospodarstwo są jakieś 2 km. Także nawet trochę bliżej niż wcześniej miałem, bo z chałupy miałem 4 km. No i do roboty też mam jakieś 1,5 km stąd. Czyli bardzo blisko. Dobra, idziemy teraz na patrol. No i tak, wychodzimy z klatki. Weźmy pod rękę, bo to będzie tak, że godą do ciebie, ludzie się nie będą gapić dziwnie. Tutaj mam jeden sklep. To jest chyba ABC. Umarty. ABC Umarty. Umarta jest... Idziemy dalej. Tu jest mój blok. Tutaj jest krawiec. Ale jest otwarty, bo w południe był otwarty. Idziemy dalej. Tu nie ma nic chyba. Też ten krawiec. Krawiec będzie. No, tutaj jest kiosk ruchu.
z kiosku, tam rzadko kiedy korzystam. Kiedyś paczki też do kiosku przychodziły. O, widzicie tam kopalnia, Zofiówka. Idziemy tam naokoło, to wam pokorza. Tutaj zaś mamy Żabka. A przed Żabkami są śmietniki. I tutaj moja wersalka, co my wydupczyli. Wersalka, szafka. Dwa dni była, o, tu jest nasza półka spod telewizora, szyby. O, tutaj mamy Żabka. Czyli wszystko pod ręką. Jak mi wieczór braknie czegoś tam, no to lecę do Żabki. 5 minut i mam wszystko. Teraz tak ładnie pachnie, wy tego nie czujecie, ale Agata czuje. Czym pachnie, Agata? Pachnie takim świeżym pieczywkiem. Świeżym pieczywem, bo tu mamy piekarnia zaś. Są w takim centrum świata. Tak, wszystko pod ręką. No, tu jest bar. Nie wiem, czy jest czynny, czy nie. Nie, jest czynny. No i mamy bar. Tu też jest jakiś bar. A tam jest piekarnia, tam kiedy pisze lody, śmietana, szyld, to jest piekarnia. Chcesz bułki? Chcę. I co idziemy po bułki? Nie mam hajsu. Karton. Wezmę bułki do roboty. No. I na kolację. No się karton, go. Tu jest do 8, o wiele z godzin? Pół 8. Chyba Ukrainki były, co? Tak. No, będziemy u Koziowskiego w piekarni. Dobra, idziemy teraz na obchód dali. W sumie tu się nic nie dzieje, także tu podłożymy muzykę. Chyba że Agata coś będzie opowiadać. Nic nie będzie opowiadać, to. Nie będzie opowiadać. No, nie ma co w sumie. Za daleko jest ta Zofiówka, jeszcze nie widać. Tu te bloki mają gorzej, bo oni widzą nasz blok. I tu ma gruba, tak wyglądają. No tak. Lato. No, jak będę, w lepszym położeniu jednak. Jak będziemy mieć drona, po naprawie, jak się uda naprawić ten pilot, to puszczymy tu drona i będziecie widzieć, jak to tu wygląda. Z lotu ptaka. Ta kopalnia. Dobra, idziemy kawałek dalej. Ile? 100 metrów my uszli? Tu mam, no, doktora. Nie wiem, czy 100 metrów. 50, no. Tutaj mam ośrodek zdrowia. Będę musiał się przepisać tu do doktora i będę miał, kurde, ile? 2 minuty piechty. L4. Na bieżąco. Ja. Nawet nie będzie mi ten musieć dzwonić, nie? To niech pan przyjdzie za 2 minutki. Dobrze, już da. No i tu jest ośrodek zdrowia, idziemy dalej. No i widzicie, tu po prawej jest ten ośrodek zdrowia. Za nami jest kopalnia. A przed nami jest Mrówka i Biedronka. Wszystko pod widać lepiej ta kopalnia? Widać. I to jest w USA. No, tu ostatnio tak było to jebnięci. Że tam zabiło tych kilku górników, a to chyba wszyscy trup, nie? No. I się ratownicy, nie? To na ratownicy na Pniówku. Pniówek jest ile? 2 km stąd. No i słońce już zachodzi. Nic się nie dzieje na tej Zofiówce. W miarę spokój. Nie ma się co dziać, nie? O, i biblioteka tam jest. Biblioteka tam jest. Choć ja nie czytam książek. Ostatnio książkę przeczytałem w podstawówce. Tam daleko widać góry. Tu jeden komin z elektrociepłowni. A tutaj widzicie Mrówka i Biedronka. Mięso, wędliny, drób. No i tam jeszcze jedna buda z piekarni. Jak będzie dron, to puszczymy drona. Będziemy kupić ten serek. Serek, ale z kamerą do Biedronki chcesz iść? A kurwa, to są te. Czemu nie gadasz, że na czerwonym? Naszego bloku nie widać, nasz jest za tym, z tamtej strony. No to kamera wyłączy, dziejku. A z bułkami? A dobra, pisze Kozielski. Widzowie, pomyłka. Ten blok drugi po prawej to nasz. A, do miodu. A właśnie ten statek kosmiczny to jest doktor. No i to tyle w tym dzisiejszym filmie. Poznaliście okolica, jak żyją youtuberzy. Apartamentowcu. Apartamentowcu. I oto kupił całe, oczywiście. Ja, no cóż. Wszystko pod wynajem. Także tyle. Dzięki. Na razie. Hej.
do następnego filmu. Kiedyś tam, bo widzicie, czasu nie ma.